Przede wszystkim producenci lodówek są zobligowani do produkcji urządzeń jak najbardziej ekonomicznych, zobligowani przez Unię Europejską. W każdym gospodarstwie domowym mamy przynajmniej jedno urządzenie chłodnicze, a coraz więcej jest takich gospodarstw, gdzie są trzy lub więcej, czyli te urządzenia wyspecjalizowane, tak jak mówiłem na początku. I tutaj producenci zmierzają do tego, żeby konstruować urządzenia jak najbardziej ekonomiczne i jednocześnie nie tracąc pojemności w tych urządzeniach, co tutaj nie jest zadaniem łatwym, zwykle kosztownym, i zużycie energii elektrycznej w dużej mierze zależy od pojemności danego urządzenia. Oprócz tego trendem jest oświetlenie, powszechnie już jest stosowane oświetlenie LED w urządzeniach chłodniczych. Ono świetnie się komponuje z tego typu urządzeniami, ponieważ nie emituje ciepła. Zniknęła już sytuacja, gdzie musimy wymieniać żarówki żarowe. Zawsze było kłopotliwe, utrata światła w chłodziarce zawsze jest irytująca, no i później szukanie odpowiedniej żarówki, wiadomo, że nie było ich w ogólnodostępnych sklepach. Poza tym elektronika stosowana w urządzeniach chłodniczych jest coraz bardziej zaawansowana, wykorzystywane są systemy elektroniczne, które łączą się z siecią Wi-Fi. Możemy urządzenia kontrolować poprzez smartfon, tablet czy laptop, będąc w innym pomieszczeniu bądź w ogóle poza domem. Trend, który tutaj szczególnie dotyczy marki Liebherr, filtry węglowe, które odświeżają powietrze. Wiadomo, że tutaj zawsze był problem, jeżeli chodzi o mieszanie się zapachów wewnątrz chłodziarek. Liebherr zaczął stosować w tej chwili w nowych urządzeniach z linii Blue Performance filtry węglowe, które stale odświeżają powietrze, dbają o jego jakość, dzięki temu zapachy się nie mieszają. Producenci urządzeń chłodniczych wprowadzają pewne zmiany technologiczne, które polegają na przeniesieniu na przykład skraplacza, który jest z tyłu urządzenia i odpowiada za oddawanie ciepła pobieranego z zewnątrz, przeniesienia tego skraplacza pod spód urządzenia, czyli dzięki temu możemy uzyskać większą pojemność wnętrza, zarówno w chłodziarce, jak i w zamrażarce. Zmniejszenie kompresora i zastosowanie specjalnych wentylatorów powoduje, że cała wentylacja odbywa się na dole urządzenia i ciepłe powietrze odprowadzane jest również poprzez przedni cokół z przodu urządzenia. To powoduje również niższe zużycie energii elektrycznej i paradoksalnie zwiększenie pojemności urządzenia, czyli coś, co powinno ze sobą się nie do końca zgadzać, tutaj dzięki zmianom technologicznym jest osiągane. Czyli zwiększenie pojemności i zmniejszenie jednocześnie zużycia energii elektrycznej. To tutaj wymagało to zmian konstrukcyjnych, standardowych urządzeń chłodniczych i wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań.